Ja wam powiem, ja wiem, co się dzieje. To się dzieje to, że jest 17 minut po godzinie 18, a my już dwukrotnie straciliśmy łączność. Ja myślę, że to ze względu na przeciążenie, albo z drugiej strony na mój słaby internet, który posiadam, albo po prostu przyszedł ten pan od klawesynu do Janny. Mam nadzieję, że ona jest. Dobrze. Jezus Maria, teraz znowu musiałem patrzeć. Taki gość, słuchajcie, i takie sytuacje, normalnie, naprawdę. Dobrze, ale już zaraz będzie, ale już zaraz będzie. Uwielbiam Bruno Marsa. Słuchaj, ja ci powiem, że ja jestem w ogóle nieprzygotowany na sytuację, kiedy nagle się wszystko wyłącza i ja zostaję z tym sam i w ogóle nie wiem, co się dzieje, co mam nacisnąć. Ludzie, a ja trzymałam jego gitarę, wiecie? Bruno, słuchaj, Marsa. Naprawdę? No, i dostałam taką kosteczkę tą do gry na gitarze. Cyk, cyk, cyk. Ale słuchajcie, o tym antydopingu. Tak. To jest taka kwestia, że wypełniamy kalendarz i my musimy podać godziny, gdzie trenujemy, co robimy. Także jak masz masę obowiązków, ty musisz podać miejsca, gdzie jesteś, bo oni zazwyczaj stukają o 6 rano, knock, knock, knock i po prostu musisz nasiusiać. Często jest tak, że nie chce ci się siusiu, jak oni są i musisz wypić 2 porządne litry wody i to też ledwo wysiusiasz te 90 ml, a później pół dnia siusiasz, nie? Oczywiście, ale jesteśmy poddawani testom bardzo, bardzo, bardzo często. Ale przepraszam, czy to jest naprawdę tak rygorystycznie, jak opowiadałaś, że tak. musi być ktoś przy kim ty siusiasz, żeby nie było, że podmieniasz? Przychodzi mężczyzna, przychodzi kobieta do zawodniczki, do kobiety, okay. I oni wchodzą z tobą do toalety. No i to jest krępujące, bo pani ci patrzy, jak siusiasz i wiesz, do pudełeczka. I to jest dość mocno krępujące, bo są w ogóle historie takie, że sobie panowie tam, wiesz, pompki jakieś robili, coś tam, ale to jak ktoś oszukuje, to tak wcześniej czy później zostanie złapany. Ja wierzę w czysty sport i po prostu nigdy nie wzięłabym dopingu, nie? Znaczy nie wyobrażam sobie, znaczy wiadomo, jak wyglądają kariery tych topowych sportowców, którzy nagle zostają złapani na dopingu, nagle ta cała legenda gdzieś po prostu... Tak, nie ma tego wszystkiego, a i kibice, którzy są zakochani, w ogóle czują się oszukani, prawda? To teraz w ogóle Jeff Nowicki, który jest jakby taką głową tego, jest odpowiedzialną, jest taką głową, jeżeli chodzi o antydoping w UFC, on złapał właśnie Louisa Armstronga na tej dużej aferze, także mamy naprawdę mocne osoby w UFC, które walczą o ten czysty i zdrowy sport. Słuchaj, trzymałaś gitarę Bruno Marsa. I spotkałam się z Justinem. No. Ale wiem, że spotkałaś się też z Van Damme, z moim po prostu idolem. Naprawdę? Tak, jak ja zobaczyłem Krwawy Sport, to nauczyłem się w 2 miesiące robić szpagat turecki, wyobrażasz to sobie? Ale nie na samochodach. Taki. Ta reklama jest nie, super. Nie, na krzesłach, właśnie. Naprawdę, na krzesłach. Okay. Przysięgam. A zrobisz to teraz? No nie, coś ty. Trzeba się to rozciągać. Mógłbym spróbować. Ciało spodnie, okej. Okay. Słuchaj, nie, no jakbym ci pokazał, rzeczywiście jestem, słuchaj, jestem w krótkich... A co masz na dole? Ja nic nie mam, dlatego nie stanę. Okej. Słuchaj, najbardziej jestem podjarany tym, że Conor McGregor, którego też uwielbiam, powiedział po twojej walce z Chinką, że sędziowie bardzo, ale to bardzo się pomylili. To fajne, to buduje, to fajne, cieszy, no. Bo my się spieramy z Conorem i tutaj w ogóle wcześniej padło pytanie, jaki jest Conor McGregor. On jest naprawdę wspaniałym człowiekiem, bardzo życzliwym. Jak z nim współpracujesz, bo ja akurat byłam w tym samym menedżmencie, miałam tych samych dietetyków, on jest bardzo wdzięcznym człowiekiem i takim łatwym do współpracy, ale no, nie oszukujmy się, odniósł ogromny sukces i jest bardzo dużo różnych osób, sytuacji, które go atakują tak naprawdę i no, czasami on podejmuje głupie decyzje, bo wykonuje bardzo, bardzo, bardzo dziwne ruchy, no ale to łatwo jest się pogubić w tym świecie. Pozdrowienia ze Szczecina. Poczytamy trochę komentarze. Szczecin cię bardzo serdecznie pozdrawia. Dużo. W ogóle fajny masz ten pomysł na tego live'a. Bardzo się cieszę, bo pewnie tak jak mnie ludzie kojarzą tylko, wiesz, z agresją i z oktagonem, to ciebie kojarzą pewnie ze sceną i występami. I ja często o tym z Olgą Łasak rozmawiam, która jest z kabaretu Czesław. To mówi, Asia, ludzie mnie często nie traktują poważnie, nie? A jednak my gadamy na przeróżne tematy. Wczoraj czy pozawczoraj gadałyśmy znowu do drugiej
drugiej nad ranem, do drugiej w nocy i to jest fajne, że wiesz, że nie powinniśmy patrzeć tylko na opakowanie i to, kto się czym zajmuje, tylko zawsze powinniśmy się starać poznać tą osobę. Ja w ogóle tak buduję swoje relacje biznesowe ze sponsorami czy z ludźmi, że ja nie lubię, jak ktoś mi mówi, ej, Kaśka jest zła, ta książka jest kiepska. Ja nie oceniam książki po okładce, ja ją czytam. Tak samo od człowieka. Jak idę do człowieka, u mnie nie ma zero, albo Kryśka mówiła, że jesteś kiepska albo kiepski, to nie ma minus. Tylko u mnie jest zero albo lekki plusik i się wtedy sama przekonuję o tym, kto jaki jest i to jest bardzo fajne. Także nie powinniśmy tak bardzo powierzchownie oceniać ludzi. Pozdrawiam żonę, pozdrawiam twoją żonę Aleksandrę, mój drogi brunieciku. Słuchaj, Robert, dawaj szpagat. Proszę mi tutaj nie. Słuchaj, wracając do tego, co mówisz, jak oceniamy innych ludzi, ja myślę, że ludzie też, pewno nie wszyscy, ci, którzy cię znają i kochają, to nie, ale ci z doskoku pewno też oceniają cię przez pryzmat tego, co robisz, czyli wiesz, wychodzisz i jakby nie było do oktagonu, no i walczysz na śmierć i życie, prawda? U nas jest to bardzo obrazowe, nie? I często te stardowny, te face-off, te spotkania z twarzą są bardzo mocne, padają często mocne słowa, ale to jest też ten szacunek, jak ktoś mówi, że wyszła i przegrała, ma za swoje. Nie, to nie jest tak, bo fajnie, jakby życie, karma nas tak rozliczała, że wiesz, zrobisz coś złego, od razu masz bang, bęcki i koniec, nie? Tak nie ale ma. U nas jest to takie obrazowe, ale niestety tak nie ma, nie? I no nie ma. Są bariery i ramy sportu. A ja tobie pozdrawiam Tomka. Same hair every day, crazy hair. No, yeah, crazy hair every day. A skąd masz pomysł na to? Na co? Który to odcinek? Na twój, na w ogóle ten komisariat? To jest piąty odcinek. God damn, fajnie. No, mogę ci opowiedzieć w dwóch słowach, bo to ty jesteś dzisiaj gwiazdą, a ja nie chciałbym za dużo mówić. To jest takie spotkanie, przepraszam, tu mi coś wyskoczyło. To jest takie spotkanie półprywatnie, gdzie chciałbym trochę poznać ciebie właśnie. Właśnie jako mówią, ciebie. Że masz dobrą fryzurkę, nie? Kto? Ja czy ty? Ty. Tak, no że ty, że o, że jest, ty masz. Naprawdę? Słuchaj, urzekło mnie to, co powiedziałaś na temat porażki. Że to nie jest porażka, że jak przegrywasz walkę, to nie jest porażka, tylko to jest przegrana. Dlaczego? Tak. Dlaczego tak to, no wiesz, można by powiedzieć przegrałaś, poniosłaś porażkę, no, a ty mówisz, że nie. To jest znowu tak. My narzucamy często coś ludziom. Ja nie lubię, jak coś mi jest narzucane, nie? Ja lubię się przeciwstawiać temu. Ale to wiesz, jeżeli ty rozumiesz porażkę inaczej niż ja, jest okej, okay, nie? I ja uważam, że potykamy się każdego dnia przegrywamy. Porażka jest właśnie wtedy, gdy już mówisz nie. Nie huk, huk, ja nie wstaję, po prostu nie robię, nie? Bo było ciężko, bo było trudno, bo nie mogłam wyjść na pizzę z kumplami, a miałam wagę robić. Dla mnie to jest porażka i ja mam nadzieję, modlę się o to, że abym nigdy w życiu nie zaznała porażki, nie? Bo przegrane i potyczki, upadki są każdego dnia w naszych życiach prywatnych, w naszych karierach, w relacjach z różnymi ludźmi. A właśnie to, co pisze tutaj Bolo 22 Killer, że porażki można dostać z samym sobą, a po prostu życie nas doświadcza na różnych poziomach, dobrze i źle, i to są wygrane albo przegrane, a porażka to jest, gdy po prostu przegrywamy i się poddajemy pod tym trudem, a właśnie te ciężkie momenty są tak naprawdę sprawdzianem tego, jak bardzo chcemy osiągnąć w to, co wierzymy, jak bardzo chcemy urealnić nasze marzenia, bo nie wystarczy marzyć, nie wystarczy żyć tylko marzeniami, ale trzeba ciężko pracować na ich realizację. Cześć Opole. Joasiu, dożywotni szacunek za twoją ostatnią walkę. Słuchaj, ja teraz obiecałem Instagramowiczom, że będę też od czasu do czasu czytał od nich te pytania, spisałem sobie je. Dobrze. Zacznę od tego. Czy aktualnie Asia się z kimś spotyka? Pomidor. Dobrze. Jak poradzić sobie z przegraną? To już wytłumaczyliśmy. Dobrze, kolejne takie też. Ale trudne te pytania. Plany powiększania rodziny są? Jak najbardziej. Już mam małą JJ, której zbyt często nie pokazuje. Ona już się urodziła z pasem, ale wiecie, no śpi teraz. Słuchaj. Nie, jak najbardziej. Ja bym chciała mieć troje dzieci. Pięć psów. Ale to na przykład jeden syn, dwie córki, czy to obojętnie jaka konfiguracja? No, muszą być takie małe JJ killerki, nie? Słuchaj,
Wiem, że masz ogromną słabość do myszki Miki. Byłam twarzą kolekcji na 90-lecie. A, co mówiłeś o słuchawkach, co wychodzę, to są właśnie The Beatsy z okazji 90-lecia myszki Miki. I właśnie miałam te The Beatsy z myszką Miki. Co tam leci wtedy? Różne, bo w ogóle te piosenki, ja w ogóle ostatnio walka, pozdrawiam ma serdecznie moją najlepszą psiapsiłę Anię, która jest od wielu lat ze mną, która mnie wspiera w tej karierze, ale ja tydzień przed walką mówię, ojejku, Ania pewnie zaraz napiszą, że nie mam muzyki na wyjście. Ona mówi, spokojnie, przyjdzie to. Dzień później bang, po prostu przyszło Dream On, ostatnia walka. Przedostatnia walka Back From The Edge, James Arthur, bo byłam po bardzo długiej przerwie i czułam, że ta piosenka oddaje mnie. I ja w ogóle, moja lista Spotify'a jest, no jest różna, jest bardzo, jest taka, jest różna muzyka z każdej strony, ale każda piosenka ma dla mnie jakieś znaczenie, kojarzy mi się z miejscem, z jakimś wyjątkowym momentem, z osobami przede wszystkim. Ja potrafię to wałkować, wiesz, over and over again, nie? To jest fajne. Czy to nie jest tak, że masz na przykład jedną ukochaną piosenkę i z nią wychodzisz do walki, tylko nie, po prostu żonglujesz? Nie. Tak. Ja jak czuję, na jakim etapie życia jestem. Właśnie przede wszystkim to, jak się czuję i czego doświadczyłam i lubię to wyrazić. Saying hello. Powiedz mi, jak to jest, że, bo to pozdrawiam jest piękne. Tomka. Cześć Tomek. Tak, pozdrów Tomka, proszę. Jak pięknie ty, hola, zobacz. Hola Mexico, ¿cómo está? Słuchaj, to jest piękne w tobie i tego ci bardzo zazdroszczę, że wszystko, za co się zabierasz, za chwilę zamienia się w złoto. Ja myślę, że napędza cię pasja jakaś absolutna, bo ty w wieku 16 lat, dopiero w wieku 16 lat zapisałaś się na boks tajski, tak. A pół roku później zostałaś mistrzynią Polski. Tak, ale jak to się odbywa? Przepraszam, po znajomości. Poznajomości. Złoty przepis, którego nie zdradzę. Anita Włodarczyk, którą uwielbiam i ja po prostu już taki mam do niej szacun. Anitko, pozdrawiam ciebie. Ale pozdrawiam Olsztyn, mój kochany. Anita Włodarczyk, nasza olimpijska mistrzyni wielokrotna, która jeszcze nie kończy kariery. Ona też zaczęła w wieku 16 lat. Ja często dostaję wiadomości, mam lat 13, czy to za późno? Nigdy nie jest za późno. Ja uważam, że nawet jak będziesz miała 30, 40, 50 lat, albo miał, to nigdy nie jest za późno, aby coś zmienić w swoim życiu. Jeżeli widzisz, że coś jest bardzo odległe i zajmie ci to 2, 3, 5 lat, warto się poświęcić. Pozdrawiam wszystkich Polaków na obczyźnie z Norwegii teraz tutaj. Tak, ale pozdrawiam. I na przykład ja teraz wróciłam do hiszpańskiego języka, bo 10 lat temu się uczyłam i zaczęłam naukę gry na pianinie. Chcę wrócić do fotografii, wiesz. I to jest to, że czasami my odkrywamy w sobie takie talenta, bo predyspozycje do czegoś w takim późnym wieku i powinniśmy po prostu tego próbować i czerpać z tego jak najwięcej. Także nigdy nie jest za późno. A ja, gdy poszłam na zajęcia, w ogóle zaczęłam ze sztukami walk, dlatego że byłam grubsza i chciałam zrzucić kilka kilogramów. Nie wyobrażam sobie, że ty byłaś grubsza, naprawdę, przysięgam. Byłam, god damn, byłam, nie? Ja nie piłam wody, nie biegałam. Ja zawsze byłam w sporcie, ale zawsze byłam taka tęższa dziewucha, nie? A nie miałam z tym kompleksów jakichś związanych, ale chciałam w końcu nauczyć się zdrowo odżywiać. I ja teraz potrafię pić w kampie, w przygotowaniach 4 litry wody, 8 litrów wody dziennie, to już jak mam te oczyszczenia, ale 4 litry wody dziennie piję, jak trenuję, przygotowuję się do walki, nie? Czyli przepraszam, jak ja piję litr wody, to za mało? Bardzo za mało i tak, będzie spotkanie z fanami, ale słuchaj, jem regularnie, uwielbiam zdrowo jeść, uwielbiam gotować i kiedyś nie lubiłam biegać, a moim marzeniem jest teraz przebiec właśnie maraton, to o czym rozmawialiśmy, prawda? Ale jeszcze nie biegłaś, ani nie próbowałaś nawet? Nie biegłam i nie próbowałam, no. Słuchaj, no to jest przygoda życia. Ja myślę, że to jest wyzwanie dla ciebie, dlatego, ale musisz koniecznie się szarpnąć na Nowy Jork, bo to jest tak, miejsce, zdecydowanie. Które na piechotę wygląda cudownie. A słuchaj, wracając do tego, jak zaczęłam, czemu zaczęłam? Ja się nie zakochałam. Oczywiście, to co powiedział Michał Materna, nasz wspaniały mistrz KSW, że trzeba być trochę szalonym, aby uderzyć kogoś i przyjąć cios. Ale ja się nie zakochałam w tym ass kicking, ja się nie zakochałam w tym, że mogę kogoś upokorzyć, że mogę kogoś pobić. Ja się zakochałam w tym, że ja z każdym treningiem mogłam się rozwijać, mogłam zrobić krok w przód i ode mnie zależało, czy ja pójdę dalej, czy przybiję tak, kolokwialnie mówiąc, głowę murem, nie, bo na początku mi też było ciężko, nie miałam kondycji, nie miałam siły, nie miałam techniki, ale nie, ja chciałam być tak krok ahead, chciałam być krok z przodu przed moimi kolegami i koleżankami, którzy się zatrzymali w miejscu, skończyli na imprezach, skończyli w nałogach, nie zrealizowali swoich pasji i oni kiedyś mówili, że jestem szalona, a ja chcę być szalona, chcę być osobą oryginalną,
bo wiem, że robię coś innego. Nie robię tego, co robi 99% społeczeństwa. A teraz oni mówią, wow, tobie się udało, a myślałam, że byłaś szalona, myśleliśmy, że byłaś szalona. Nie, bo ja wolę coś poświęcić i czegoś nie mieć teraz, ale za jakiś czas po prostu mieć to ze zwojoną siłą. Słuchaj, powiedziałaś piękną rzecz. Tobie się udało. Ja uważam, ktoś kiedyś zwrócił nie, mi uwagę nie na to, się, że właśnie. Nie udało że mi się, zapracowałam. Właśnie poświęciłaś coś. Tak, co musiałaś tak. poświęcić, żeby zostać tak. mistrzynią, żeby teraz być w tym miejscu, w którym jesteś? Bo to tak. nie jest łatwa droga, prawda? Zaczynasz ją od zera, wieku 16 lat, a nagle, znaczy nie nagle, to jest jakaś droga, która jest usłana nie tylko zwycięstwami, są też porażki, są też różnego rodzaju zwątpienia. Co musiałaś poświęcić? Boa, Brazil. My friend from Israel is here. My people from Brazil. Obrigada, guys. Obrigada. Wiesz co? Sukces to ból. Sukces to cierpienie i sukces to samotność, nie? I ja musiałam poświęcić bardzo dużo i może jakoś życie prywatne mi się nie ułożyło tak, jak chciałam, czy nie zrobiłam innych rzeczy, których chciałam. Nie byłam w tylu miejscach, w ilu chciałam. Nie przebalowałam tylu imprez, ilu chciałam. Ale ja w wieku 30 paru lat będę szczęśliwą emerytką, z fajnymi rzeczami i będę po prostu realizować swoje marzenia, rzeczy, które poświęciłam, ale bardzo dużo musiałam poświęcić. Taką moją młodość musiałam poświęcić, bo nie zapomnę, gdy miałam lat 18, a ja pracuję od gdy miałam tylko kilka lat, sprzedawałam jagody na ulicy z moją siorą, gdy miałyśmy lat, nie wiem, 10-11. Jeździłam do OHAP-u sprzedawać gazety za kilkanaście złotych, a mój tato do mnie mówi, dziecko, gdzie ty tak rano wstajesz, jeździsz rowerem? Mówię, tato, do OHAP-u, który był oddalony 5 kilometrów od naszego domu. A mój tata mówi, a po co ty tam jeździsz? Sprzedawać gazety. A on mówi, a ile ty zarabiasz, dziecko? Ja mówię, no 12-14 złotych przy dobrych wiatrach, jak ktoś na piwek zostanie z gazety, zostawi z gazety. On mówi, dziecko, mi się serce kraja. Ty nie wstawaj i nie jeździ tam, ja tobie dam te 12 czy 14 złotych. A ja mówię, tato, ale to nie o to chodzi, nie? I to jest właśnie to, co mnie ukształtowało. Ja nawet będąc mistrzynią UFC pomagałam moim rodzicom, bo ja czuję obowiązek do spłaty moim rodzicom za to, że żyję, to ja pracowałam w sklepie warzywniaku, nie? Gdy byłam mistrzem UFC i żadna praca po prostu nie jest zła, nie? Ale ja przeszłam tą drogę. To, że ludzie teraz widzą, że ja mam sponsorów, że występuję w reklamach czy coś, god damn, ale nikt nie widzi tego, co było wcześniej, nie? I może dużo straciłam, ale uważam, że to, kim jestem dzisiaj, to dzięki temu, że się poświęciłam, nie? I że się nie poddałam i że właśnie zrezygnowałam z jakiejś rzeczy, nie? Z wielu rzeczy musiałaś zrezygnować, ale też wiele rzeczy jest przed tobą. To nie jest tak, że to nagle się kończy. Nie kończą się przecież imprezy, nie kończy się też twoja kariera, chociaż pewno też już zastanawiasz się, albo się zastanawiałaś, jak długo będziesz wychodzić do oktagonu, no bo przecież kiedyś ten koniec nastąpi. Oczywiście, wiesz, każdy sportowiec ten moment oddala, tak jak Adam Małysz, żeby zakończyć w najlepszym momencie, prawda, kariery. Tak. Ale pewno myślisz o tym, że co będzie później. I czy masz jakąś alternatywę, tak zwany plan B? Tak, mam. I to dzięki Stanom mi się udało zarobić ze sportu, bo to, że ja przeszłam na zawodowstwo tam po 2 latach treningu, że walczyłam, przylecę do Włoch. Ale trochę później, nie teraz. Tak, trochę później. Że Stany mnie zaczęły, bo tak. To, że przychodzisz na zawodowy sport, że walczysz bez ochraniaczy itp. itd., że są niby te walki, to i tak wydajesz więcej pieniędzy, żeby się przygotować, ale właśnie Stany mnie zobaczyły i co mi się podoba w Stanach, że wszystko jest takie ogólnodostępne, że nieważne, czy jesteś dziewczyną z Polski, czy chłopakiem, ty dostajesz tyle samo pieniędzy, bo zasługujesz na to, nie? I to ode mnie zależało, jak moja kariera się potoczy. Przede wszystkim za to, jaką byłam osobą, no jakim byłam atletą, ciężko pracowałam, ale jaką byłam osobą, że pokazałam ten charakter, ludzie zaczęli charyzmę we mnie i to było bardzo fajne, a zrezygnowałam z fotografii, zrezygnowałam z różnych rzeczy, po karierze chcę być menadżerem, chcę pomagać dzieciakom, bo ja uważam, że to nie od zera do bohatera, z niczego do czegoś, ja wiem jak to było, gdy byłam dziewczyną z marzeniami, chciałam ciężko pracować, trenowałam roku rodziców w garażu, żeby mieć 200 zł na tydzień wyjazdu do Warszawy. Co to jest 200 zł? Ja teraz leję w moje AMG za 400 i wiesz, lecę gdzie chcę. Wiesz, o co chodzi? Tak. A kiedyś no 200 zł, kurde, to pojadę pociągiem, prześpię się u znajomych, coś tam. Ale ja to doceniam właśnie, doceniam wszystko, co mam i jest mi często, ojejku, ja bym się tym podzieliła i się dzielę, nie? Ale
Właśnie chcę wrócić do fotografii, bo to musiałam odłożyć na rzecz sportu. Chcę wrócić do spinaczki, chcę mieć swoją kawiarnię i chcę być menadżerem, bo o tym mówiłam. Chcę pomagać dzieciakom, tym, które mają marzenia, mają predyspozycje, ale nie mają szansy, bo nie ma kasy, nie ma osób, które ich pokierują. Moi rodzice pracowali fizycznie przez wiele lat i nie byli sportowcami. I ja kiedyś myślałam, ja nie będę sportowcem, bo moi rodzice nie są sportowcami, moi rodzice są lekarzami, ja muszę być lekarzem. Nie, oni nam wskazują drzwi, do których możemy wejść, dają nam kontakty, ale to od nas zależy, kim będziemy i kim chcemy być, nie? Wiesz, jak się tak słucha ciebie, to dochodzę do wniosku, że To ja brzmię jak jakiś chory coach mentalny, nie, znaczy właśnie, z całym szacunkiem, jak ale coach, ale życie nie jest chory, takie właśnie. proste, ale my sobie sami utrudniamy życie, my wyolbrzymiamy Tak. sami rzeczy. Jeżeli ja jestem chora, ja jestem najbardziej chora. Jeżeli jestem happy i piękna, ja jestem najpiękniejsza, jestem gwiazda. Nie ma tak. Jeżeli ktoś do mnie pisze, you are perfect, a ja mówię, nobody is perfect. Nikt nie jest perfekcyjny. A czemu? Bo co to znaczy ładna, brzydka, gruba, chuda, taki, owaki? No nie ma. Jednej osobie się spodobam, drugiej nie. To tak samo jak jesteś w szkole i Kazia lubisz, a ja Kazia nie lubię. Wiesz o co chodzi? Tak. O to chodzi. Życie jest proste i nie utrudniamy go sobie. Nie zazdrośmy niczego ludziom. To jest bardzo fajny tip, który otrzymam od przyjaciół. Albo my oceniamy ludzi, albo oczekujemy czegoś od ludzi. Lepiej być miło zaskoczonym niż rozczarowanym, bo czegoś oczekiwaliśmy, nie? Tak żyję i mniej stresu mam dzięki temu, nie? Są myślisz jakieś rzeczy niemożliwe? Czy wystarczy podążać za marzeniami, mieć swój cel, iść w tamtą stronę i cały czas robić, trenować, dążyć do doskonałości i ten cel się osiągnie? Taka jest Tak. recepta? Wcześniej czy później. I to jest fajnie wymierne, na przykład jak masz judo czy jiu-jitsu, to wiesz, masz kimono i masz pas, nie? I zaczynasz z białym pasem, a później jak trenujesz ciężej, 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 to wiesz, pasują cię na kolejne pasy. Na końcu jest ten czarny pas. I często się mówi, kto to jest czarny pas? To jest biały pas, który nigdy się nie poddał. I to jest właśnie poprzez sport taki bardzo wymierny, nie? I często ja się teraz zachodzę w głowę, czemu po 12 latach mnie dostrzegło UFC i w końcu zarobiłam pieniądze, a już byłam złamana, taka, że wiesz, mówię, nie, idę sprzedawać kserokopiarki, nie, no muszę wziąć się za robotę, bo ja nie mam kasy, wiesz o co chodzi? Ale ja się nie poddałam wtedy jeszcze. I gdy już szłam na tą rozmowę kwalifikacyjną sprzedawać te kserokopiarki, ja mówię, Boże, daj mi jeszcze jedną szansę. I skądś tam ja mówię, dobra, spróbuję jeszcze raz, spróbuję jeszcze raz. Udało się. I ja wam to teraz mówię wszystkim. Nieważne, czy to mam zajmie 5, 10 czy 15 lat, próbujcie, aż się uda. I nadzieja powinna umierać ostatnia, ale ona nigdy nie umiera. Ja straciłam psia psiułę, która miała lat 31, zmarła na raka. Zostawiła dwóch małych chłopców. Wiecie, nie znam nikogo innego, kto chciał tak żyć jak ona, a to zostało jej zabrane, nie? I to mi tylko, ja mówię, czemu? Czemu? Czemu musiała odejść, nie? I bo w każdej śmierci, w każdej tragedii jest jakaś odpowiedź, nie? I my często na to ślepi jesteśmy. A właśnie ona mi pokazała, gdzie ja jestem optymistką, realistką, pokazała mi jeszcze bardziej to, żeby każdy dzień czerpać garściami i się nie poddawać, nie? Żeby walczyć do końca, nie? To nieważne, czy to jest choroba nowotworowa, czy każda inna, czy teraz w dobie koronawirusa, my nie mamy na pewne rzeczy wpływu, ale wiem, że każdy dzień jest po prostu szansą, nie? Ale wiesz co, to są piękne słowa, natomiast myślę, że my po prostu tego nie doceniamy do momentu, kiedy sami nie zachorujemy. Ja miałem Tak. wczoraj taką sytuację, że zadzwoniłem do mojego kolegi, z którym to nie słyszałem się 8 lat. On teraz mieszka w Niemczech. Największy freak, jakiego znałem, po prostu człowiek, energia, petarda, ale także taki buldożer. Ja do niego zadzwoniłem, się okazało, że on jest chory. I on całkowicie zmienił perspektywę. My nagle rozmawiamy o tym, że on do mnie mówi: stary, ja teraz doceniam każdą minutę, każdą sekundę, że mówi to samo co ty, Tak. że życie jest cudowne, że życie jest piękne, że trzeba czerpać i brać garściami. Ale dopiero w takiej sytuacji to dostrzegamy, kiedy jesteśmy, że tak powiem, wiesz, trochę pod ścianą. Tak jest, tak jest. I jesteśmy na to ślepi. Ja też mam takie momenty, że mówię, o ja, czemu coś tam, wiesz, się złoszcza, a później mówię, po co się na to złościć, nie? Po co się złościć, że jakiś pajac zajeżdża ci drogę, jeszcze ci fakulca pokazuje? No nie wiesz czemu. Ale wiesz, są lżejsze i gorsze momenty i obrigada Brazil. Cały świat cię pozdrawia, I fajnie. tak to wygląda, nie? Jesteś Czerpać garściami jak najwięcej. cholerykiem za kierownicą? I tak, i nie. Jestem ogólnie jestem takim małym despotą czasami, nie? No właśnie, no właśnie, no właśnie.
Nawet Piotrek Kędzierski z Nuance Radio, taką, jak byliśmy w Agenta, kręciliśmy Agent Gwiazdy i byliśmy w Argentynie, to on czytał książkę Jak zostać dyktatorem. Fajna książka, w ogóle polecał, nie? Aha. I ja ją przeczytałam oczywiście, nie? Ale tak jest. Ale po prostu ja wiem, co chcę, nie? Chociaż ja mam takie najgorsze pierdoły, to ojejku, jaki kolor bluzki ubrać, to jest najgorsze, ale tak, to jestem konkretna, nie? Cześć, Aniu. Jest... Aha, moja psia psiła, najlepsza mówi, że jestem cholerykiem. No właśnie do tego chciałem nawiązać. Że... Proszę mi tu nie udawać. Jesteś cholerykiem, czy nie? No dobra, z tego wynika, że jestem. Słuchaj, ale co, na przykład za kierownicą zdarzyło ci się gonić kogoś autem, bo na przykład pokazał ci faka przez szybę? Miałaś nie, taką ale raz, słuchaj, raz była taka sytuacja, że no tam koleś się myślał, że jechałam, ja wiem, że jechałam prawidłowo, a on zaczął tam się, wiesz, bulwersować, nie? To ja w pewnym momencie coś tam, wiesz, pokazałam i on po złości wysiadł do mnie i chyba myślał, że tam będzie koleś, że chciał mnie nastukać. A ja tylko tak grzecznie otworzyłam szybkę. Wysłucham, czy ma pan jakiś problem? To pani! Ja mówię, tak, to ja, nie? I poszedł, ale ogólnie koleś chciał, wiesz, on popełnił błąd i on to wiedział, nie? On to wiedział, ale to było śmieszne. On jest w Polsce to było, czy w Stanach? W Polsce. No, jak jest rozpoznanie, jest pani Asia, to przepraszam bardzo, całuję rączki, do widzenia, dziękuję. Także tak, tak to wygląda, nie? Słuchaj, czas na jakieś pytanie od tych tutaj, bo mnie potem będą ścigać. To nie chciałaś. Co musi mieć w sobie mężczyzna, żebyś mogła na nim zawiesić oko? Uwielbiam buty, także najpierw patrzę na buty, później na górę, nie? Ale tak naprawdę taki musi być zadbany bardzo mocno. Ja lubię takich pretty boy. Każdy mnie widzi z takim napakowanym kolesiem z siłowni, a ja takich nie lubię, no. Nie lubię takich ludzi dbających o siebie. No, musi mieć naprawdę piękny uśmiech i ten kontakt wzrokowy, ale przede wszystkim musi wiedzieć, co mówi. Nie? To jest ważne. Musi mnie zainteresować tą rozmową i to jest bardzo ważne, bo no, to tak wygląda. Ktoś napisał... I uśmiech. Czyli uśmiech, no dobrze, ale czy najpierw rozumiem, że ta sytuacja wzrokowo ogarniasz, fajne buty, jest uśmiech. Najpierw patrzę na buty, a później lecę tak do góry, nie? Okej. Czekaj. Wszyscy cię kochają, to są fantastyczne tutaj, nie wiem, czy nadążasz czytać. Czytam, staram się tak zerkać, wiesz, na dół. Nie to, że patrzę na kurz na mojej podłodze, muszę dokończyć się sprzątanie dzisiaj, ale zerkam na komentarze, nie? Masz jednak spodnie na sobie, ktoś napisał. Tak, mam, no oczywiście, że mam. Come on, to był żart. Co sądzisz o walce Wrzosek Mańkowski? Pawełku, pozdrawiamy ciebie bardzo serdecznie. Myślę, że to będzie naprawdę ciekawa walka Wrzosek i Mańkowski. Także tak. A tu mamy pytanie od René. Ale potrzebna jest motywacja. Jeśli nie ma z kim dzielić się, trudno coś z siebie wykrzesać. No ale po co coś robimy? Dla kogo coś robimy? Nie wiem, mam pasję i nie wiem, pracuję dla kogoś, okej, jak mam dzieci, tak, ale to nie jest tak, to powinniśmy najpierw myśleć o sobie, to co powiedziałam wcześniej, że najpierw sprawdźcie, że wy będziecie szczęśliwi, to będziecie szczęśliwi, to uszczęśliwicie innych ludzi, a często mi ludzie pytają, co powoduje, że się nie poddaję, że idę dalej. Są momenty ciężkie. Ja mam masę zdjęć w rolce mojego telefonu z zapłakaną twarzą, filmików, gdzie już mówię dość, ja nie idę na trening. Ale to wtedy myślę o tych marzeniach, o tym celu, który chcę osiągnąć i to mnie kieruje, bo wiem, że nikt nie wykona tej pracy, tylko ja, więc jeżeli coś chcę osiągnąć i chcę to zrobić dobrze, to muszę to zrobić sama po prostu. Nawiązuję do twojej poprzedniej wypowiedzi. Normalnie przypomina mi się znajomość poprzednia, że z powodu butów nie dałam mu szansy, ktoś napisał. Tak było? To są też takie szalone dziewczyny, to się bardzo cieszę. Nie? Ja lubię buty, lubię czyste buty i tak. Słuchaj, mam kilka twoich cytatów.
całe mnóstwo, całe, tak, cytatów gdzieś wyciągniętych, które mnie, oczywiście nie chciałbym się powoływać na twoje wywiady poprzednie, starałem się ich nie słuchać, chociaż bardzo fajny podcast właśnie z Piotrem Kędzierskim. Chciałem omijać te tematy, które poruszaliście, ale złapałem kilka fajnych rzeczy, które mnie intrygują i chciałem zapytać. Jeżeli płaczę, to robię to wewnętrznie. Jeżeli cierpię, to w ciszy. Czy ty sobie pozwalasz na chwilę słabości? Jakoś tak, żeby na zewnątrz to było widać? Czy wszystko w środku rozgrywa się? Nie, no czasami się popłaczę tam bliskim, ale to też jest rzadkie. Ja już jestem taka, że wiesz, się wkurzam, nie gadam i tak sama w sobie to duszę i to jest mój problem, nie? Że nie jestem zbyt wylewna, jeżeli chodzi o moje emocje i tak to wygląda. Znaczy na zewnątrz jesteś cały czas pozytywna. Chodzi mi o to, czy czasami pokazujesz tą staram twarz. Staram się być taka tough, ale to nie. Każdy z nas powinien pozwolić tym emocjom wyjść, ujść. Dobrze, że lubię wino, nie? I ja lubię ten mem, jak jest taka, wiesz, tylko jeden kieliszek, a to taki kieliszek, nie? Tak. Nie, ale śmieję się, ale no ja tak wewnętrznie często walczę. A strzelasz nieraz w focha na przykład? Ja się nie lubię gniewać, bardzo źle. Dzisiaj się z moim tatusiem pokłóciłam i jesteśmy tacy sami. I ja się tak źle czułam. Nie no, najpierw on się rozłączył, później ja się rozłączyłam. A, na telefon. Później zadzwonię do niego, nie? Ale i taka byłam zła. Ja się nie potrafię obrażać. Obrażam się czasami, ale nie potrafię długo, nie potrafię być zła. Lubię, jak jest flow i ten good vibe. I dzwonię do taty i on mnie odebrał. Mówię, o nie, chyba to jest poważne, nie? On mówi, słucham cię, córusiu. Ja mówię, tego się właśnie spodziewałam. I od razu się wierzę, bo takie przepraszam. I to jest fajne, nie? I to jest top, nie? I także nie lubię się obrażać. Nie lubię się obrażać, ale zdarza mi się. Opowiedz, jak wygląda proces, nie po porażce, ale po takiej przegranej, proces, kiedy składasz się na nowo, żeby znowu być twardo stąpającą po ziemi mistrzynią świata, prawda? To jest ten moment, kiedy musisz sobie to wszystko poskładać, te puzzle się gdzieś rozsypują. Zwłaszcza kiedy nie zgadzasz się na przykład z werdyktem, bo dałaś z siebie 200%. Jak się potem sklejasz? Kto ci pomaga? Skąd bierzesz energię, wsparcie? Często widzę, że jesteś z rodziną właśnie blisko i chyba oni dają ci taką energię też, nie? Tak jest. I to jest bardzo fajne. Kurczę, no to jest sport. Ja bardzo długo nie przegrywałam i gdzieś zawsze top, zwycięstwo i ja się bałam przegrać. Bo nie znałam tego doświadczenia, nie? I często coś, co jest nieznane, gdy jesteśmy w takiej swojej strefie komfortu, to tak boimy się wyjść poza ogrodzenie, nie? Ale jak już tego doznałam, to mówię, przecież to nie jest złe, okej, jest płacz, wiesz, są łzy, jest płacz, jest cierpienie, ale to niczego nie zmienia. Właśnie staram się znowu kolejny dzień łapać. Chociaż po tej walce mam takie dni, że na przykład idę i dzwonię do przyjaciół, mówię, czy naprawdę aż tak skaszaniłam, nie? Bo coś mnie chwyci. Ale właśnie to, że albo przegrywamy, albo wygrywamy, albo się uczymy i z każdej po prostu przegranej wyciągać lekcje i iść dalej, nie? I to jest to, nie? To jest to, że iść dalej, wyciągnąć lekcję i iść po prostu dalej. Trzeba to przegryźć. Często to nie smakuje dobrze, nie? To jest kwaśne, to jest ciężkie. Życie takie jest, nie? Ale to trzeba po prostu przegryźć i iść dalej. I ja to taka simple jestem, nie? Taka prosta i to jest fajne. To jest cudowne. Ja zawsze po twojej walce, bez względu na to, jaki jest wynik, zawsze zaglądam na twojego Instagrama i patrzę na twoje Instastorisy, żeby zobaczyć, co ty robisz. Słuchaj, właśnie jak ja pierwszy raz przegrałam tak z Rose właśnie po tym cięciu wagi i to, jak mnie znokautowała, ja wrzuciłam zdjęcie i masa komentarzy, po co istniejesz, po co się uśmiechasz, po co żyjesz w social mediach, a ja mówię, ludzie, sport jest tylko częścią mojego życia, przede mną 100 lat życia, to jest tylko część i ja jestem poza oktogonem człowiekiem, kobietą, człowiekiem o wielu pasjach, bizneswoman. I czemu nie? To jest tylko część mojej roboty, a ludzie myślą, że ty jesteś tylko tą osobą. Nie, tam jest życie normalne. Nie? Tak jak oni idą do pracy, wychodzą z pracy i zdejmują mundur i już nie są w pracy, nie? Są normalnymi ludźmi. I tak to wygląda, że ja staram się czerpać te życie na wiele różnych, z wielu różnych stron. Nie? I to mi pomaga. Ale ja myślę, że chyba nie spotykasz się z jakimś hejtem w internecie po przegranej walce, że przepraszam, ale Jaśka się skończyła, niech ona się zajmie gotowaniem. To tak. I wiesz, co było najbardziej
smutne, że były takie osoby, które uważam, że były bliskie, albo znany mi dziennikarz pisze do mnie, wiesz, 2 dni przed walką, to co, zrób coś, bo to twoje być albo nie być. Ja mówię, i tak we mnie wierzysz, kurde, to jest przykre. I ja notorycznie się spotykam z hejtem, tylko ja nie lubię o hejcie mówić, bo dla mnie, ja nie chcę, żeby hejt istniał. I jeżeli ktoś jest zły na moim Instagramie, wiesz, co ja robię, blokuję. Gdzie, co blokujesz, usuwasz komentarze, mówię, tak. Bo nie znasz mnie, oceniasz mnie poprzez pryzmat wywiadu, który został powielony na 10 innych wywiadach, postrzegasz mnie poprzez taki czy inny pryzmat, nie znając mnie, i ja mówię, ja wysyłam dobrą energię, ja dostarczam zawsze prawdę i chcę, żeby to było tutaj na moich social mediach, a jeżeli ty to zatruwasz, moje środowisko, coś, co jest moje, bo nikt nie ma dostępu do moich social mediów, to po prostu uciekaj stąd, nie, nie ma ciebie. I tak to wygląda, ale krytykę zawsze z chęcią posłucham i z chęcią ją przyjmę, ale no kurczę, jeżeli już jest hejt, obraza, poniżanie kogoś, to tutaj nie ma na to miejsca, nie? A to codziennie się z tym stykam i to jest cena. Ludzie w ogóle mają problem, bo ludzie, którzy dochodzą do sławy, często, wiesz, mają problem z tym, że ktoś ich ocenia, ktoś im zagląda w talerz, że ktoś chce z nimi zdjęcie, że prosi o to czy o tamto. Niestety, my nie płacimy ceny tylko za dobre wybory. Konsekwencje my ponosimy również za te, nie tylko za złe wybory, ale również za te dobre wybory my ponosimy konsekwencje. Nie? No tak, ale widzisz, to działa w dwie strony, bo z jednej strony pokazujesz i zapraszasz ludzi do siebie, no bo robisz na przykład instastory w kuchni, w pokoju, tak. Bieganie. Ktoś jest przez cały dzień, 24 na dobę razem z tobą, wstaje i widzi, że ty jedziesz na rowerze, skaczesz na skakańca, robisz brzuszki i tak dalej. To wydaje się, że ta osoba, chociaż jesteś obcą osobą dla niego, że jednak się znacie, że może sobie pozwolić na różnego rodzaju uwagi, a czasem na hejt na przykład. Więc... Ale ja chcę im dać i ja dozuję to, nie? Ludzie wszystkiego nie wiedzą, oni myślą, że wszystko wiedzą, ale wszystkiego nie wiedzą, ale ja im dostarczam prawdę i jak mam zły dzień i mam, nie wiem, mocno podkrążone oczy, to po prostu to powiem i to pokażę, bo chcę, żeby tak. Ludzie to wiedzieli, że nie ma ideałów. My często patrzymy, wiesz, aby my często tak chwytamy tych superherosów albo z amerykańskich komiksów tych herosów bierzemy i oni są idolami. Ja sama prowadzę moje social media, Jagoda, tak. Buziaki od Olsztyna. I my sięgamy po tych herosów, a tak naprawdę motywacja jest obok nas, nie? To jest siostra, koleżanka, pani ze sklepu i na tym się powinniśmy skupiać bardzo mocno. Pytanie z Cambridge. Czy męczy cię popularność? Nie, ja to lubię, ja mówię, ja płacę cenę za to i doceniam to. To jest czasami ciężkie. Wkurzam się, bo ja uwielbiam jeść i dla mnie jedzenie takie zatrzymanie się, uwielbiam smak. Ja wiem, że niektórzy mogą tak pakować, ja też tak pakuję, ale ze smakiem wszystko i najgorzej, jak właśnie ludzie przepraszam, albo nawet nie przeproszą, albo mówią później, o, nie chciała sobie zdjęcia zrobić, a jadła obiad, nie? A nie wiedzą, że od deski do deski mam dzień ułożony, nie? I przyjemniaczku wspaniały, hej. No i to, ale... Nie męczy mnie popularność i chcę więcej. Chcę więcej, bo chcę zarażać więcej ludzi. Chcę, żeby ludzie postrzegali inaczej sportowców, inaczej zawodników MMA i chcę pokazywać im historię i chcę pokazywać im właśnie siebie, tą szaloną JJ każdego dnia i tyle, nie? I tyle. Tak, lubię zegarki, lubię buty, lubię zegarki i jeansy. Jakie zegarki nosisz? Właśnie o tym miałem. Słuchaj, czytamy to na bieżąco. G-Shocki i Casio i Rolexa. I lubię zegarki. Lubię zegarki. A czego nie lubisz? Nie lubię byłej niedożyłej teściowej. Skąd wiesz? Może będzie fajna. Może będzie fajna, na szczęście nie ze mną. Ale śmieję się, żartuję. Miałaś przyjechać na stek i dalej zapraszam. Tutaj byłaś umówiona z kimś na stek. Ale no, czego nie lubię? To, gdy ludzie są zakłamani, gdy ludzie mają dwie maski i nie lubię właśnie, gdy nie daje się szansy innym ludziom i nie lubię właśnie, gdy się ocenia innych ludzi i się poniża. Nie, tego bardzo nie lubię. Jesteś mega pozytywną osobą, zbierasz same tutaj serduszka, słuchaj. Hello cudownie. Bali, I love Bali. Zajrzę jeszcze tutaj. Dobrze, teraz trochę, słuchaj, mamy za 4.19, o 19.00 nas rozłączy, a możemy się jeszcze potem połączyć na chwilę, żeby z 10 minut porozmawiać? No dobra. No super. Chciałem zapytać o dwie rzeczy, ból i strach. Jesteś, no prawie całe swoje dorosłe życie, jesteś...
jesteś fajterką, walczysz. Jak wychodzisz teraz do oktagonu, boisz się, czy o tym nie myślisz? Nie myślę, ja się jaram, że tam pójdę. Wiecie, kiedy ludzie myślą, że właśnie walka jest najcięższym takim orzechem do zgryzienia? Ale nie, to te przygotowania są najcięższe i tak to wygląda. I raczej mam taką spokojną głowę. Ja wam powiem, jakie jest te ważenie takie oficjalne dla mediów po południu w sobotę na dobę przed walką, to jest taki moment, gdzie najbardziej buzują emocje, ty stajesz twarzą w twarz, jest tam najbardziej takie a potem ty już schodzisz ze sceny, to już jest takie cisza przed burzą, czujesz flow, czujesz chill, chcesz się spotkać z rodziną, pójść z nimi na kolację, dobrze się wyspać. A wychodząc do walki, jak ty trenujesz do tej walki 9-12 tygodni, nie jesz ulubionej pizzy, nie jesz ulubionych MMS-ów, nie pijesz wina czy piwa, ty po prostu czekasz na tą wisienkę na torcie, aby ją zjeść, pójść tam pokazać tym, kim jesteś, że to jest taki egzamin. Ty wychodzisz najlepiej przygotowany i się pokazujesz jak z najlepszej strony. I to jest właśnie ta walka, nie? I ktoś a potem już jest po prostu wolność i swoboda, nie? Znowu wakacje, tylko że tak szybko leci, że masakra, no. A ja wychodząc w ogóle do oktagonu, ostatni krok, bo o to często ludzie pytają, ja gdy robię kroki, nieważne czy ja byłam mistrzynią, czy nie, ja gdy robię ten ostatni krok, to jest tak, Jay, pozwalają ci lśnić? I ci lśni, oni tu są dla ciebie wszyscy i bez względu na wynik daj z siebie wszystko. I ja tak robię każdego dnia, ale to jest sprawdzian, nie? To jest sprawdzian, ja nawet jak gram w Chińczyka ze szwagrem, to my rywalizujemy, ja kocham rywalizację, dlatego kocham sport i jestem w sporcie, nie? Pytają się państwo, czy jest możliwość wspólnego trenowania z tobą? Tak, na eventach z firmami, z którymi współpracuję, tak. Zazwyczaj nie robię prywatnych treningów, robię seminaria czasami w jakichś klubach, ale to będzie wkrótce na pewno Formotiva i Sonko Dbaj o Siebie oraz Monster. Planujemy treningi to w tym kwartale, także podążajcie na kanałach społecznościowych Sonko Dbaj o Siebie, Monster, Formotiva, For Swiss i będą eventy, gdzie będziecie mogli się zapisać i wpaść na trening. Kiedy następna walka? O to dopytują wszyscy od samego początku, kiedy tylko się spotkaliśmy. Nie wiem, nie myślę o tym. Najpierw muszę pojechać na wakacje dobre. Gdzie? Opowiadaj. Twoje ulubione miejsce. Miejsce, które możesz polecić. Nie, bardzo chcę polecieć do Grecji. To jest moje marzenie. Już miałam lecieć kilka razy i się nie udało. Ale także Tajlandia, chcę wrócić na Bali, bo się zakochałam, rok temu byłam, ponad tak. 2 tygodnie, no i chcę wrócić do mojej ukochanej Tajlandii, kocham moją kuchnię tajską, no i tak, także, Machu Picchu w Polsce? Polskę chcę wsiąść w furę i zwiedzać po prostu Polskę, nie? Jeździć po prostu do miast i zwiedzać Polskę, uważam, że żyjemy w pięknym kraju. Ja w tym roku polecam polskie morze, bo w związku z koronawirusem podobno można pojechać nad morze i jest całkiem dobrze, jeżeli chodzi o... I tanio, właśnie o co chodzi. Kochają cię ludzie. Słuchaj, ja byłam w tamtym roku, byłam po walce, miałam w lipcu walkę i moja mama tak kocha morze, a rzadko jeździmy. Mówię, dobra, jedziemy. W ogóle wzięliśmy ostatni apartament, zapłaciliśmy za niego bagatele. Bo już nic nie było innego i pojechałam pierwszy raz do Władka. Ja byłam we Władku w COSie, tylko jak się przygotowałam z pięściarkami właśnie, by trenowałam, a nie byłam tam nigdy na wakacje i słyszałam o tym miejscu. Powiedziałam, że nigdy w życiu tam nie polecę, nie pojadę już. Ale ja uwielbiam polskie morze. Uwielbiam polskie morze, ale to, co ja wtedy zobaczyłam, tego człowieka na człowieczku, to ja mówię, nigdy w życiu. Słuchaj, ale są takie miejsca, gdzie naprawdę można znaleźć kawał dzikiej plaży, jesteś ty, kilka osób. Ej, Warmia, Mazury, mieszkam tu na co dzień, także... Zapraszają w Góry Świętokrzyskie, o. Z chęcią będę. Marcin Różalski bardzo ciepło się o tobie wypowiada. Ktoś pisze. A ja uwielbiam Marcina Różalskiego. Czy macie ze sobą kontakt? Nie, bardzo, bardzo sporadyczny, ale Marcin Różalski jest niesamowitym człowiekiem. To, co on robi dla zwierzaczków i ogólnie jakim jest człowiekiem. I fajnie, że on jest zawsze sobą i pozdrawiamy Marcina Różalskiego. I to jest właśnie też przykład tego, że przez pryzmat tego, jak ktoś wygląda, jak się zachowuje, oceniamy go, bo jakby ta wstępna jest negatywna jednak ocena, prawda? Tak. Potem jak się Różala posłucha, to się okazuje, że to jest świetny facet. Mega inteligentny facet i naprawdę, to jest człowiek, on tą dobrocią by mógł obdzielić
100 chłopa, nawet nie. Jesteś aktywna non-stop. Ja bym chciał, żebyś po prostu opowiedziała w dwóch słowach, co ty rano robisz, od której godziny biegasz, o której wstajesz, żeby zdyscyplinować tych wszystkich, bo teraz są lasy pootwierane i można, słuchaj, ruszyć tyłek i pobiegać już na legalu. Ja dzisiaj wrzuciłam post, ja w ogóle nie lubię challenge, jak mnie ludzie proszą o challenge, ja mówię nie, usuwam cię z listy moich znajomych, ale zrobiłam to dla Krzysia Piątka, którego serdecznie pozdrawiam i sama nominowałam Czarka Trybańskiego, Anitę Włodarczyk i Marcina Lewandowskiego, w ogóle ekipa, która była na mojej walce ostatniej, ale chodzi o WF dla dzieci i to był jedyny challenge, który zrobiłam, bo ja w ogóle skończyłam wychowanie fizyczne i jestem pedagogiem z wykształcenia, także dzieciaki, byłabym ostrą nauczycielką, nie? Ale zrobiłam jedyny taki challenge. A o czym mówiliśmy? Czemu ja zaczęłam to mówić? Pytałem cię o to, o której rano wstajesz, ile trzeba biegać, lasy są otwarte, żeby ludzi nakręcić, żeby ruszyli tyłki. Chodzi o te lasy. Chodzi o te lasy, bo ja też taka przytyłam i chodzi mi o mojego siostrzeńca, że czemu ja o tym mówię o WF-ie dla dzieci, bo mój siostrzeniec też przytył i on, wiesz, siedział cały czas w domu, a dzisiaj ja pobiegam 6 kilometrów i on na hulajnodze i w połowie on mówi, ciocia, ja już nie chcę, ja mówię, co ty nie chcesz, ja biegnę, ty jedziesz hulajnogą, tobie wygodnie, mówię, dawaj koleżko. I zrobił to dumny, taki podobno wrócił aż do babci, dzwonił, babciu, wiesz, co ja dzisiaj robiłem, także fajnie, że trochę te obostrzenia są luźniejsze, ale nadal ubierajmy maski, proszę was, trzymajmy, ubierajmy rękawiczki, używajmy żeli, ale o której wstaję, wiesz co, ja lubię rano poćwiczyć, bo ludzie myślą, że sportowcom to tak przychodzi, tak, ja kocham swoją robotę i to jest praca na 24 godziny, ale gdy jestem w off-seasonie, to lubię się pobyczyć i to, wiesz, pójście na trening, dlatego ja wolę rano wstać, żeby zrobić trening i zazwyczaj na czczo biegam od 6 do 7, 8 kilometrów, tak będą Kuby Błaszczykowskiego w tym roku, Fundacja Ludzki Gest, tak, ale słuchaj, no widzę, że tu wszystkie dzieci przytyły, także trzeba o to zadbać, o siebie też musimy zadbać, ale kurczę, znowu straciłam wątek. Bo wiem, ty rozmawiasz trzytorowo, patrzysz tutaj, tak, na komentarze, patrzę, poruszasz wątek, komentujesz, tak, to, tak, co... Tak, wiem, ja lubię rano pobiegać i zrobić 6-8 kilometrów na czczo, bo wiem, że jak później pod wpływem tych zajęć pracy, że mi się nie chce czasami potrenować, nie? I ludzie myślą, że sportowcy nie, przebierają się i idą. Nie, nie jest tak często, wiecie, kawa, pójdę za godzinę, pójdę za dwie, ale lubię sport, lubię się zdrowo odżywiać, bo wiem, że to, czym, co jem, tym jestem, nie? Sobie pozwalam na fast foody i inne rzeczy, ale 99% mojego jadłospisu to jest raczej zdrowe jedzenie. No właśnie, a propos jedzenia, przepraszam, wrócę do pytania, które się pojawiło wcześniej, z tego śmieciowego jedzenia, co najbardziej polecasz? Dobra, jeżeli mam smaka na maka czasami, w ogóle McFlurry, cheese'a, w ogóle jestem bardzo prosta, cheese, a jeżeli chodzi o KFC, to lubię Curito, a wiecie co, nie lubię sosu barbecue, a jem Curito, Twistera i stripsy tylko, nie? A jeżeli chodzi o fast foody, to uwielbiam pizzę, jak będziecie w Olsztynie, wiśniowy piec, pizza bumbum, której nie ma w menu, słuchajcie, najlepsza pizza, jaką jadłam, najlepsza pizza, jaką jadłam. To jest fenomenalna reklama twojego miasta. Sushi w Warszawie. Rolka z ośmiornicą pikaną. Ja lubię pikane jedzenie, no i tajskie ogólnie, ale rolka autobus jest super. Mi brakuje w Olsztynie. W Olsztynie nie ma dobrego sushi, ale jest za to dobre tajskie. Więc ja w ogóle wam powiedzieć kilka takich punktów, nie? Ale ja lubię takie regionalne. Ja lubię wspierać regionalnych przedsiębiorców. Moi rodzice przez 23 lata byli przedsiębiorcami, mieli mały sklepik osiedlowy. Wiem, jakie to jest ciężkie, nie? Dlatego ja wspieram te pizzerie, kawę mam tutaj z regionalnych, z regionalnej palarni Laników. I w ogóle ja uwielbiam takie motywy, bo wiem, ile pracy to kosztuje, aby utrzymać taki biznes, a niestety koszta utrzymania firmy w Polsce są bardzo duże, ogromne. Ja w ogóle, to jest, jak się ogląda twoje walki, jest fantastyczne, że ty zawsze podkreślasz, skąd jesteś. Zawsze jest flaga, zawsze jest Polska na twoich ustach, zawsze jest tak, Bóg, to... jesteś osobą wierzącą i nie skrywasz tego. To jest też fantastyczna rzecz. A aniołkiem nie jestem. Nikt no nie jest. Jesteś takim trochę diabełkiem. Nawiązując do żarcia, jak będziesz gdzieś w pobliżu, to zapraszam na naleśniki, której nauczyła mnie robić moja babcia Cecylia, jak miałem 8 lat i naprawdę znam świetny przepis na naleśniki z dżemem, naleśniki z serem, naleśniki z... bez niczego, ale są super. Wierzę, to jestem. Słuchaj, mamy 6 minut po godzinie 19. Chciałem zapytać cię jeszcze o kilka rzeczy, ale nie będę cię męczyć.
Czekaj, jeszcze tylko tutaj zobaczę. No, aż taka nudna jestem? Nie, jesteś fantastyczna. Słuchaj, to jest coś takiego, powiem ci szczerze, jak to wygląda z mojej perspektywy, jak wstaję czasami lewą nogą, a teraz jest taki trochę trudny moment, bo jest ta kwarantanna, bo my, artyści, mamy trudno z robotą, bo wiesz, o co chodzi. Ja to wiem, jak... jest ciężko, no. Tak, czuję więc... Ale oczywiście nie jęczę, bo wszyscy tak mają. Trzeba sobie jakoś radzić. Przez pryzmat tych słów, o których dzisiaj powiedziałaś, po prostu trzeba czerpać, trzeba kombinować, trzeba myśleć pozytywnie, trzeba cieszyć się z tego, co jest i zdobywać kolejne szczyty. Natomiast ten live, który dzisiaj się zapisze, będę go sobie słuchał w tych momentach, kiedy właśnie będę wstawał lewą nogą. I też polecam wszystkim, że to po prostu... Albo dzwonić do ciebie, słuchaj! Dzwoń do mnie, jak coś. Ja pogotowie, tak, słuchaj, Łaśki! Nie chciało mi się w ogóle wstawać, nie? A przez kilka dni Marcin Gortat, wspaniały, którego pozdrawiam, jego fundacja Marcina Gortata, zrobił taki, bo oni robią dużo akcji z dzieciakami, dużo treningów, ma szkoły przecież Marcin, to zrobili taki Sports Mental Academy i ja codziennie miałam rozmowy z dzieciakami, właśnie rozmawiałam się o różnych rzeczach i na koniec zawsze mówiłam, słuchaj, masz mojego Skype'a, po prostu dzwoń, jak będziesz potrzebował się podnieść, albo pogadać, albo pocieszyć wygranym meczem, dzwoń. Także też do mnie dzwoń, ale ja ostatnio miałam takie 3 dni, że poprosiłam moich ludzi, podnieście mnie, bo mi się nie chce nawet wstawać, także każdy z nas ma taką tą handrę. Czyli masz swoich ludzi, właśnie. Tak, to jest. Ludzi. Ale jak coś, ja jestem twój człowiek, także dzwoń, będziesz się odpłacał w naleśnikach. Asia, ściskam cię serdecznie. Bardzo ci dziękuję za to, że poświęciłaś czas. Że... Kochani, i wspierajcie polskich naszych komików, stand-up i czekajcie na ich ja czekam i walczę. I już się zawiesiła. Myślałem, że się zawiesiłaś na amen. I bądźcie silni, a ja odkurzam, muszę poukładać te moje pyszne wina i top. I idę na spacer. Przyjechały organy? Chyba tak, muszę zejść do siostry na dół i chyba przyjechały. Ja się nie dam sąsiadom spać. A słuchajcie, jeszcze wam powiem. Ostatnio skaczę na skakance i mówię, no późny trening, 20.30, 21.30, ale sąsiedzi z tobą mają. A ja zawsze mówię, że dzieciaczki biegają za dnia, a ja wieczorem skaczę. To jest taki deal wiązany, nie? Także pozdrawiam sąsiadów, bo mam przekochanek. Ile robisz na skakance? Pół godziny. Lubię. Pół godziny. To ja sobie kupię... Kupcę skakankę, też spróbuję. Ale kochani, Robercie, dziękuję za tą szansę. Jak ja tylko się dowiedziałam, że będę mogła z tobą porozmawiać, to kocham. Casio instrument kupiłam. Kochani, na pewno niedługo pokażę, trochę pogram do werki, pójdę na lekcję. Robercie, dziękuję. Ucałusy dla twojej całej rodziny i waszej grupy. Was wszystkich kocham. Bądźcie silni, bo już niedługo koniec. Ubierajcie maski. Pa, pa, pa. Cześć, pa. Dziękuję ci, że byłaś.